Raz. Dobra, Jacek, możesz teraz w bok? Tak, proszę powiedzieć, ponieważ niektórzy porównują pana do Lecha Wałęsy, może nie jeśli chodzi o finisz, ale jeśli chodzi o początek działalności i też o czasy tej Solidarności, że właśnie nastały takie jak za jej początków, jak pan to skomentował? Ja bym tego w ogóle nie porównywał. Ja robię swoją pracę, czy to byłem w komisji zakładowej, czy byłem w zarządzie regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, czy jestem teraz. Staram się wykonywać dobrą pracę, bowiem jedno, że moje wynagrodzenie to są składki członków związku. Ciężko wypracowane. I tym bardziej ja muszę ciężko pracować, aby oddać i to w dwójnasób. A że kocham pomagać drugim, to jest dla mnie najważniejsze. A to, co się dzieje koło mnie, to mnie najmniej interesuje. Najważniejsze w życiu, żeby każdy z nas nie był koniunkturalistą. Robił to, co czuje w sercu, a nie robił to dlatego, że tak wypada albo tak trzeba. I tylko tyle. Także ja nie patrzę tego pod względem Lecha Wałęsy. Ja się nazywam Piotr Duda i staram się dobrze wykonywać swoją pracę. Jak się ma pracę, którą się kocha i jeszcze się pomaga ludzi i można za to przeżyć, no to kochani, co może być w tych czasach lepszego? A proszę powiedzieć, co Solidarność może zaoferować młodym ludziom, młodym oburzonym, którzy grupują się coraz liczniej w ruchu narodowym? Znaczy, nie tylko Solidarność, ale w ogóle związki zawodowe staramy się promować w tej chwili od roku czasu. Faktycznie wyszło to w tym miejscu przed Sejmem, mam na myśli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, wyszły sprawy dotyczące umów śmieciowych. To jest bardzo ważne. To w tej chwili jest plaga, bo ponad 75% młodych absolwentów rozpoczyna pracę na umowach śmieciowych, a przecież powinni rozpoczynać, nie wiem, czy na stażach, czy na umowach na czas określony, jeżeli chcecie sprawdzać młodego pracownika, jakim jest dobrym fachowcem. I to jest plaga w naszym kraju i to musimy zmienić, bo jeżeli mówimy o demografii, jeżeli mówimy o sytuacji przyrostu naturalnego w naszym kraju, to politycy robią różnego rodzaju konferencje, zastanawiam się nad tym. A tu potrzeba dwóch punktów dla młodych ludzi. Stabilność zawodowa i bezpieczeństwo socjalne. Młodzi ludzie będą chcieli mieć dzieci. To więcej nic nie potrzeba. A żeby mieć stabilność zawodową, potrzeba mieć pracę. Przynajmniej na czas nieokreślony, pewną pracę. A stabilność socjalna, no to doskonale o tym wiemy, że młodzi ludzie nie zdecydują się posiadać dzieci, jeżeli w dwójkę pracują na umowę zlecenie lub o dzieło i jeszcze może za 1600 lub może za 1500 zł. No i to jest tylko problem do rozwiązania i tu nie trzeba filozofować i się pochylać nad tym, że mamy najgorszą demografię od 1945 roku. Z czegoś to wynika. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, dlaczego Solidarność tyle lat po roku 89, po zmianach ustrojowych, organizuje tak duże protesty? No bo władza oderwała się od rzeczywistości, od społeczeństwa. W 80 roku nie walczyliśmy tylko o wolną, demokratyczną Polskę, ale walczyliśmy o konkretne postulaty. Nasza konstytucja w swoim ustroju ma zapisane, że gospodarka w naszym kraju jest społeczno-rynkowa, a nie rynkowa. A dzisiaj mamy tak, że tej rynkowości jest 99%, a tej społecznej gospodarki jest 1%. I te proporcje trzeba wyrównać, bo pracujemy po to, żeby wykonywać ciężko swoją pracę, ale otrzymywać godne wynagrodzenie. Pracownik ma być podmiotem, a nie przedmiotem, a wszystko się wywróciło. Te wszyscy mówią, żyjemy w wolnym kraju, ale inni, nie wszyscy przedsiębiorcy, nas w inny sposób zniewalają w zakładach pracy i tak dalej. To trzeba po prostu te proporcje wyrównać. Patrząc chociażby na kraje Unii Europejskiej, czy to Anglia, czy to Niemcy, mimo to, że tam też obowiązuje gra rynkowa, ale liczy się w tym wszystkim człowiek i pracownik, jako podmiot, a nie jako przedmiot. A czy uważa pan, że idee tej pierwszej Solidarności są nadal aktualne po tylu latach? Ja mogę wymienić kilka postulatów. 15 i 16. Większy dostęp do służby zdrowia. 16. Większy dostęp do żłobków i przedszkoli. I tak możemy mówić. Mówimy o postulacie dotyczącym, tam było zmniejszenia wieku emerytalnego, a tu nam podnieśli. W tej chwili możemy dyskutować na temat nawet pierwszego postulatu, bo chcieliśmy wolnych, niezależnych związków zawodowych, wolnych od pracodawców i od polityków, a się okazuje, że jak podnosimy rękę, krzyczymy głośno na polityków, to nam chcą zdelegalizować związki poprzez zmianę ustawy o związkach zawodowych. Czyli jakby ta historia zatoczyła koło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.